Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze. Dzisiaj nie mam kanapy, ale miejmy nadzieję, że od następnego filmu już będę miała na czym siedzieć, na razie jest krzesełko. Dzisiaj mam dla Was konfrontację serii i teraz tutaj na stoliczku leży przede mną z 200 rozpoczętych serii, o których chcę Wam opowiedzieć i zobaczymy, ile w tym roku od poprzedniego tego typu filmu mogę Wam wkleić. Jak chcecie zobaczyć, jak to wyglądało rok temu od poprzedniego filmu, zobaczymy ile. Jak to się zmieniło? Ile serii skończyłam? Ile rozpoczęłam? Już Wam mogę powiedzieć, że mało skończyłam, a dużo rozpoczęłam. Przechodzimy do konkretów, bo film będzie długi, dlatego też o poszczególnych seriach będę mówić naprawdę króciutko i skrótowo, będę się starać zwięźle. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i po pierwsze znowu pokazuję Dwór Cierni i Róż. Dwory rozpoczęłam w zeszłym czy dwa lata temu, w zeszłym roku lub dwa lata temu. Nie ruszyłam się od tamtej pory, miałam podejście do drugiego tomu, nie wyszło. Rok temu pokazywałam to poprzednie wydanie, teraz już zaczęłam zbierać, wymieniam sobie na nowe, bo to bardziej mi się podoba i liczyłam, że mnie to skusi do czytania, ale na razie nie za bardzo. No i co? Romantazy, takie jedno z pierwszych, jedno z bardziej znanych. Może Was przybliżę trochę do mnie? O, może tak będzie lepiej. Nie ruszyłam, także pierwsza seria. Jeden dla serii, zero dla mnie. W tym filmie nie będę pokazywać Wam książek, które chcę zacząć, bo film trwałby milion lat. Jeśli chcecie taki oddzielny film z seriami, które mam zamiar rozpoczynać, bo być może mam je gdzieś na półkach, albo być może o nich bardzo dużo myślę, to dajcie znać. Oczywiście z chęcią też taki film nagram. Mam tutaj dalej serię niefortunnych zdarzeń i ją też pokazywałam w poprzednim filmie niestety. Tę serię zaczęłam czytać, jak miałam z 10 lat. Nie pamiętam, w którym roku ta seria wychodziła. 2002, no to ile ja miałam? 9 lat? No to załóżmy 9-10. No i co? No i nie ruszyłam od tamtej pory, bo pierwszy tom mi się szczerze mówiąc nie podobał. Teraz kilka lat temu, jak był taki duży hype znowu na tę serię, to zakupiłam sobie większość tomów w tym nowym wydaniu i nie poszło, ale liczę na to, że wrócę do tej serii, bo chciałabym bardzo, ale jak na razie dalej niestety nie za bardzo. To samo jeśli chodzi o Czas Żniw, Samanthy Shannon. Zatrzymałam się na trzecim tomie i chyba o tym samym mówiłam w poprzednim filmie. Jakoś, nie wiem, znudziła mnie ta seria. Trochę ona jest zbyt skomplikowana, taka jakby na siłę nakombinowana. Świat, w którym są jasnowidze, to jest taka przyszłość, Londyn i ci różni ludzie, którzy mają różne zdolności, możliwości. Tutaj są nawet audiobooki, ale musiałam zacząć od nowa tę serię i trzy pierwsze tomy znowu rozpoczynać i znowu je przesłuchać czy przeczytać, a ten pierwszy już i tak czytałam dwa razy i nie chce mi się do końca czytać go jako trzeci raz, bo no, nie czytam nawet książek, które bardzo lubię nieraz, dwa razy, a co dopiero książkę, która uważam, że jest w sumie średnia, czytać ją trzeci raz, nie wiem jeszcze sama co zrobię. Być może przy okazji premiery kolejnego tomu zacznę to od nowa czytać. Nie wiem, trochę mi się nie chce, bo są ciekawsze rzeczy do czytania. No i pozostając w temacie Samanthy Shannon, no to Zakon Drzewa Pomarańczy, który mam za sobą od wielu lat, doczekał się w zeszłym chyba roku prequela, więc też liczę to jako serię. Ten prequel jest w moim TBR-ze na ten rok, jest też audiobook na Legimi, więc chciałabym, szczególnie, że dużo bardziej do mnie przemówił Zakon Drzewa Pomarańczy niż Czas Żniw i to jest seria o trochę ze smokami, wzorowana na trochę średniowiecznej Anglii, trochę tych wierzeniach wschodnich, azjatyckich i właśnie dużo o tych smokach. Ten pierwszy tom, ta pierwsza jakby, no główna oś, główna książka, bo to jest jakby standalone, podobała mi się, aczkolwiek było to już jakiś czas temu, więc nie wiem jakbym odebrała tę książkę dzisiaj, ale liczę na to, że jeszcze w tym roku uda mi się zakończyć tę serię, albo przynajmniej ten temat, bo nie wiem, czy można tu mówić o serii. Dalej nie ruszyłam również z Księgą Aksin. Ta książka mi się tak podobała, a jakoś nie mogę się zabrać za drugi, trzeci tom. Mimo, że bardzo polecam Strażników Cytadeli, to jest fantasy, ale takie bardzo oryginalne, rzadko jakby ja przynajmniej czytałam tego typu książki, chociaż ktoś mówił, że ta seria, jakby opis tej książki podobny jest do jakiejś innej, nie wiem, czy Cienia Utraconego Świata, czy jakiejś takiej innej typowo high fantasy, a to jest młodzieżówka o świecie, w którym grasują potwory i
masa jest różnych tych potworów i to jest jakby bardzo ciekawy taki, moim zdaniem, świat, w którym masa jest tych gatunków i masa jest sposobów, by walczyć z nimi. No i nasza główna bohaterka Axlyn wyrusza w podróż, by uczyć się o tych potworach, by stworzyć całą księgę, taką podręcznik do zwalczania potworów. Ciekawa książka. No i nie wiem, czemu nie kontynuowałam tej serii. Dalej mamy dylogię, ta, która stała się słońcem. Tutaj nie jestem pewna, czy rok temu pokazywałam tę książkę, być może tak. Powiem tak, generalnie jak ją przeczytałam, uważałam, że jest całkiem okej, ale im więcej czasu minęło, tym mniej mnie ta seria jakby interesuje, chociaż jest to dylogia, więc byłoby bardzo łatwo ją skończyć. I tutaj takich dylogii będzie jeszcze kilka. I no nie wiem, byłaby satysfakcja z zakończenia serii, ale nie ciągnie mnie zupełnie. To jest świat też wzorowany na historii Azji. Nasza główna osoba bohaterska, nie wiem jak tutaj powiedzieć, to Zhu Zhonghua, Zhu jakoś dziwacznie miało to, miała ta osoba na imię, chyba Zhu Zhonghua, tak. No i ta osoba przejmuje jakby po swoim bracie przeznaczenie i staje się wodzem wojennym. To jest książka w dużej mierze o wojnie. Tutaj mnie trochę zbił z tropu wątek pararomantyczny, bo chyba tak to muszę nazwać. Było to dość brutalne, ale to może tylko moja opinia, a może ktoś inny, nie wiem, lubi takie klimaty. Natomiast, no nie wiem, nie wiem sama, czy ja chcę do tego wracać, chociaż fajnie byłoby właśnie zakończyć serię. Dalej bardzo szybko chcę jeszcze pokazać takie młodzieżowe, czy też dziecięce serie, czyli Smocza Straż. Tutaj się zatrzymałam bodajże na trzecim tomie i też mnie już do tej serii niestety nie ciągnie. Bardzo mi się podobał Baśniobór, bardzo weszłam w ten świat i doskonale się czułam czytając go. Ale jakoś ta Smocza Straż moim zdaniem jest dużo słabszą serią, szczególnie po czasie. Już nie pamiętam za bardzo, co tam się działo i trudno mi będzie wejść w to ponownie. Lubię tych bohaterów, ale mam wrażenie, że już ta Smocza Straż jest trochę na wyrost, trochę na siłę, na fali właśnie tej pierwszej bardzo popularnej i bardzo dobrej też serii o Baśnioborze. No i co, smoki, świat, któremu wiecznie tam zagraża jakieś niebezpieczeństwo i dzieciaki, które w tym magicznym świecie próbują działać i uratować, no, życie na naszej planecie i w naszym uniwersum. I w sumie to nie wiem, czy kogokolwiek zachęciłam tym opisem, ale lecimy dalej. No mam te dwie książki, te dwie serie rozpoczęte znowu do wszystkich chłopców, których kochałam, czytane kiedyś tam i nie mam nawet pierwszego tomu, ale został mi trzeci do przeczytania. Oglądałam filmy niestety, więc nie jest to znowu coś, co mnie zachęca do kończenia tej serii, bo wiem, co tu się wydarzyło, ale to były bardzo takie urocze serie, bardzo takie urocze książki o obyczajówki młodzieżowe, o dziewczynie półkoreance i jej rozterkach miłosnych. W pierwszym tomie jej listy, które pisała do wszystkich chłopców, którzy jej się podobali, zostają wysłane do adresatów i wynikają z tego różne rzeczy. No i ta seria, która była bardzo, bardzo miałka, już w porównaniu nawet do tych chłopców, których kochałam, to jest taka wakacyjna seria o dziewczynie, która nie może się zdecydować w sumie między dwoma braćmi. Też serial na Amazonie, chyba moim zdaniem jest ciekawszy niż ta książka, ale też jest głupawy, więc kurde, nie wiem, no bo tutaj mam całą serię kupioną i mam na półce i dobrze by było to zakończyć, ale pamiętam, że właśnie ten pierwszy tom to była niezła przeprawa i niezła męczarnia, więc niestety nie chce mi się. No i wracamy do fantazy Nevermore, przypadki Morrigan Crow. Tę książkę bardzo dobrze wspominam i nawet z chęcią bym sobie ją powtórzyła, ale być może zostawię ją gdzieś tam na grudzień, styczeń, bo to jest moim zdaniem taka właśnie grudniowa lektura. Też tak sobie planuję, że do końca listopada, żeby te wszystkie swoje TBR-y już tam wypełnić mniej więcej tyle, ile będzie, tyle będzie. A w grudniu olać wszystko i nie wiem, czytać Harry'ego Pottera i może właśnie Morrigan Crow, żeby po prostu się odprężyć i nie narzucać sobie niczego. A fajnie będzie właśnie takie coś sobie przeczytać. To jest opowieść o dziewczynie, która jest tak zwanym przeklętym dzieckiem. Wszelkie niepowodzenia, które dzieją się w tym świecie, są zrzucane na karb tych przeklętych dzieci i one w dniu 11 bodajże urodzin mają umrzeć, ale tutaj tak się nie dzieje, ponieważ Morrigan trafia do szkoły magicznej, to znaczy tutaj w tym pierwszym tomie ona dopiero musi się postarać, żeby się dostać do szkoły i tutaj jest masa różnych takich konkursów. Z chęcią bym wróciła do tej serii,
Widziałam, że czwarty tom jest chyba w przygotowaniu, ale przesunęła się data premiery zagranicznej, więc w Polsce też jeszcze na to poczekamy, a no tutaj tych tomów mam chyba 7, a mamy dopiero 3, więc nie wiem, czy jak zacznę znowu to czytać, to czy nie zapomnę tego wszystkiego, wiecie jak jest. Teraz dwie starsze książki z zupełnie innych parafii, że tak powiem, Pamiętnik księżniczki. Nie wiem, czy ja tę serię chcę kontynuować, mam za sobą 3 tomy i się znudziłam strasznie, no... Jednak ja nie mam aż takiej nostalgii do tej serii chyba, jak zwykle ludzie mają. Teraz te nowe, ładne wydania, nie wiem nawet, czy one mnie kuszą, bo mam trochę tych, szczerze powiedziawszy. Także tutaj pokazuję niby te rozpoczęte serie, ale tak naprawdę nie wiem, czy z częścią się po prostu nie pożegnam i nie wiem, czy Pamiętnik księżniczki nie będzie jedną z nich. No, niektóre rzeczy lepiej, kiedy zostają w przeszłości. W przeciwieństwie do serii Witch, której nie mam zamiaru zostawić w przeszłości, tutaj tych tomów jest już chyba 13 wydanych, a ja jestem chyba na 9. I to jest kwestia dosłownie kilku wieczorów, żeby jakby być na bieżąco z tą serią. Także to nie jest jakiś problem dla mnie. Ale jakoś ostatnio nie czuję tego i sięgam po inne książki po prostu. Nie wiem, nie mam ochoty może na Witch, ale być może też w grudniu. Nie wiem, dlaczego tak myślę o tym grudniu już. Bardzo wtedy by pasował właśnie cofnąć się tak nostalgicznie i do Harry'ego Pottera, i do Witch. Myślę, żeby to się jakoś nawet i tematycznie razem spinało w całość. Wiedźmin. Nie wiem, czy ja będę to kontynuować. Jeden tom za mną, w zasadzie taki nawet prequel, czy jak to tam się nazywa, zbiór opowiadań Ostatnie Życzenie. Nie wiem, czy mnie kiedyś znajdzie, żeby to kontynuować. Nie za bardzo mnie to wciągnęło, nie za bardzo porusza mi ten świat. Wkurza mnie styl, w jakim to jest napisane, że to jest takie bardzo męskie, szowinistyczne wręcz. Te kobiety są słabo pokazane w kiepskim świetle, więc nie, no nie. Ja wiem, że tak seria ma bardzo dużo fanów, psychofanów, ale ja jestem przeciwna. Także zostawmy. I to teraz dwie książki Zafona i one też były pokazywane w tym poprzednim filmie, podejrzewam. Albo przynajmniej Cień wiatru, książkę, którą przeczytałam ileś lat temu, to był chyba jeden z pierwszych audiobooków, które słuchałam. Było to spoko doświadczenie, ale nie zakochałam się jakoś w tej serii, w tej książce, nie na tyle, by ją kontynuować. Natomiast wydaje mi się, że Zafon jest na tyle już takim twórcą uznanym, wręcz klasykiem, moim zdaniem, takim współczesnym, że warto by było zakończyć tę serię, zapoznać się z resztą tomów, dajcie znać, co sądzicie o Cieniu wiatru i o dalszych tomach, czy są ciekawsze może, bo ten, szczerze mówiąc, bawiłam się okej, ale nie uważam, żeby to była jakaś taka super książka. To jest o cmentarzu zapomnianych książek, czy jak to się tam nazywało? Cmentarz zapomnianych książek, tak. O chłopaku, który zostaje opiekunem tego cmentarza. To znaczy, każdy tamten opiekun wybiera sobie jedną książkę, którą chroni przed zapomnieniem. No i tutaj nasz główny bohater Daniel bierze sobie jakąś książkę zupełnie zapomnianego autora i komuś bardzo zależy, by twórczość tego autora w tym zapomnieniu została i właśnie ktoś... Tutaj wchodzi taka kryminalna wręcz sytuacja. Ciekawe, ale też w sumie obraz kobiet nie do końca mi tutaj odpowiadał, taki, wiecie, męski, hiszpański styl, więc różnie. No i w sumie też chyba w zeszłym roku przeczytałam sobie Księcia Mgły, więc tutaj w zasadzie jestem na drugim tomie tej serii młodzieżowej, tam są chyba 3 tomy, one są trochę od siebie oddalone tematycznie, można je czytać oddzielnie, ale jednak wydaje mi się, że są całością w sumie, więc mam przeczytanego tego Księcia z Mgły. Kiedyś, za dzieciaka, można powiedzieć, przeczytałam Pałac Północy, ale musiałabym wrócić do tego Pałacu Północy, bo nie pamiętam nic. No i więc mogłabym to kontynuować. A to jest też taka w sumie mroczna, trochę młodzieżówka, ale w gruncie rzeczy dość przewidywalna w sumie. Nic mnie tak nie zaskoczyło w tej książce. Tyle dobrego, że była krótka. Też był audiobook na Legimi. No i tutaj była sytuacja o jakimś takim, o takiej zjawie właśnie, o tym księciu z mgły, który ścigał pewnego bohatera. Kurde, ja już tak dobrze nie pamiętam opisu tej książki, co tutaj się działo, jakoś tak mało mnie chyba obeszła. Tutaj było o jakimś chłopaku, który za młodu wszedł w konszachty z jakimś właśnie tym księciem mgły, który spełniał jego życzenia, ale powiedział, że w zamian przyjdzie kiedyś i mu odbierze coś ważnego. Będzie chciał po prostu zapłaty za tę przysługę. No i tutaj różne z tego wynikają
awantury, można powiedzieć. Dość mroczne, ciekawy klimat, ale generalnie fabularnie nic to takiego specjalnego, także nie wiem, jakoś ten Zafon nie do końca ze mną tak rezonuje. Mam tutaj pod ręką Płoń dla mnie i to jest też jedna z tych serii, które nie do końca do mnie przemówiły. Za dużo tutaj takiego erotyzmu właśnie i za dużo rozmyślań głównej bohaterki, która tylko się zastanawia, jak to by kogoś tam rozebrała i go tam zwyobracała, więc nie do końca. To jest jakby ciekawy dość świat i przekonuje mnie do tej serii to, że ponoć właśnie Aneta Jadowska bardzo lubi tę parę autorów, bo to jest mąż i żona bodajże, Ilona Andrews, ale nie do końca właśnie mnie ten pierwszy tom zadowolił, za dużo tu tego romansu, jeśli chodzi o akcję, to też było to dość wszystko przewidywalne i zbyt mało się zżyłam w ogóle z tą całą historią. Tutaj główna bohaterka ma jakieś takie biuro jakby detektywistyczne, to jest też połączone z mocami, które ona ma i to jest świat, w którym niektórzy ludzie właśnie mają te moce. Im więcej masz tej mocy, tym jesteś bogatszy i masz więcej wpływów w świecie, więcej mocy, więcej... No jesteś tym potężniejszym człowiekiem, tym więcej masz władzy. No i tutaj główna bohaterka ma problem, bo szef tej jej agencji detektywistycznej, czy no jakaś tam osoba, od której jest ta Nevada zależna, każe jej wykonać zadanie praktycznie nie do zrobienia, nie do wykonania, bardzo, bardzo trudne do ogarnięcia. No i pytanie, jak tutaj nasza bohaterka wspaniała sobie poradzi. Sami możecie się domyślić, w jaki sposób jest to poprowadzone. Zostawmy ten temat. Słuchajcie, w poprzednim filmie chyba nie mówiłam o Mieście Niedźwiedzia. To jest dylogia naszego tutaj ukochanego na YouTubie i na Instagramie książkowym autora, czyli Fredrika Backmana, szwedzkiego autora. Twórcy między innymi Normalnych ludzi, nie, Niespokojnych ludzi, tak, Niespokojnych ludzi oraz Mężczyzny imieniem Owe. No i to jest dylogia, tylko że ja niestety ten pierwszy tom dość ciężko przeżyłam, w sensie dość mocno go przeżyłam, bo tutaj bardzo trudne tematy są poruszane, o których tak naprawdę nie dowiadujemy się z opisu, no i okej, byłby to spoiler poniekąd, ale tutaj no, naprawdę trudne są poruszane sprawy, sytuacje i ta treść jest dość przytłaczająca, nie w każdym stanie ducha jesteśmy w stanie o tym czytać i obawiam się, że drugi tom będzie równie ciężki, no Backman no, pisze dość o takich trudnych sprawach, ale czasami te opowieści są takie w sumie słodko-gorzkie, że jakoś tam ludzie sobie radzą, a tutaj ta książka jest taka pełna jakby takiej mentalnej beznadziei. Chodzi o to, że są sprawy, na które nie jesteśmy w stanie nic poradzić i w tych książkach do końca właśnie nie ma odpowiedzi na to, co robić. I to ta beznadzieja, która tchnie trochę z tych kart, tych powieści, mnie przytłoczyła. To jest opowieść o miasteczku, w którym bardzo liczy się hokej i to jest jakby jedyna rzecz, która daje pieniądze tym mieszkańcom, która jest pasją tych mieszkańców. No, ale dzieją się patologiczne rzeczy też i no pytanie, co jest ważniejsze, czy sprawiedliwość i bycie dobrym człowiekiem, czy hokej i zarabianie i dobrobyt jakby miasteczka. Także no, kiedyś może sięgnę. Znowu, pokazuję Silver Rerum, jestem na drugim tomie bodajże dalej. Ojejku, czwarty tom już nawet kupiłam. Jestem na drugim tomie, trzeciego jeszcze nie przeczytałam. Ostatnio nawet widziałam jakąś wyprzedaż, chciałam sobie czwarty tom kupić. Dobrze, że tego nie zrobiłam, bo okazuje się, że mam go na półce. To jest ogólnie seria, którą bardzo polecam, a sama jej nie skończyłam. Wzorowana na historii, znaczy no, jest to seria historyczna, bardzo mocno osadzona w historii Wielkiego Księstwa Polski i Litwy, Zjednoczonego Królestwa Polski i Litwy. Tutaj poleca Olga Tokarczuk, jeśli jest to dla Was jakiś wyznacznik. No i pierwszy tom to była rodzina Narwojszów. Pamiętam, że było takie rodzeństwo i jakby cała ta seria, cała ta książka to było śledzenie losów głównie tych dzieci, ale też właśnie rodziców i bardzo mi się podobał klimat, odwzorowanie tego baroku, czyli jednocześnie uwielbienia dla życia, ale też dużo tej śmierci w tym wszystkim. Drugi tom chyba trochę słabszy, trochę mniej mi zapadł w pamięć i w sumie to właśnie ten pierwszy jakoś cały czas ze mną rezonuje, ten drugi już trochę zapomniałam, ale to są też takie tomy, mam wrażenie, że każdy jest o trochę innych czasach, każdy jest w sporym jakby odstępie czasowym, więc można je też czytać trochę nie pamiętając, co się działo w poprzednich. Przynajmniej tak się łudzę. Dalej, jedziemy. Zaczęłam sobie w tym roku nową serię, czyli Bridgertonowie i jestem... Tak, przeczytałam dwa tomy plus o Królowej Charlotte. To są
romanse, których chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, rozsławione przez super produkcję Netflixa, przez bardzo popularny właśnie serial. Będę kontynuować, bo to są takie proste książki, które można po prostu pochłonąć i się nie zastanawiać za bardzo. Romanse ubrane w takie kostiumy w stylu Jane Austen trochę nie. Z masą różnych przeinaczeń, owszem, ale to są typowo rozrywkowe treści, więc można czytać, jeśli lubicie tego typu rzeczy. Książka, którą też pokazywałam w poprzednim filmie, nic się tutaj nie ruszyło w tej materii, Cień i Kość. Trzeci tom przede mną, nie wiem, czy kiedykolwiek do tego dojdzie, to nie była dobra seria i nie wiem, czy jest sens, żebym sięgała po ten trzeci tom. I wydaje mi się, że to jest nawet chyba taka seria, do której bym nie musiała jakby wracać, bo mniej więcej pamiętam, co tam się działo i myślę, że weszłabym w ten trzeci tom nawet. W sensie, nie pamiętam już, co mówiłam w tym pierwszym filmie, rok temu. Może tam mówiłam, że muszę to przeczytać jeszcze raz, żeby wiedzieć, jak to tam było, ale tak jak teraz myślę, to wydaje mi się, że wystarczy wiedzieć, że jest ta Alina Starko, że są Griszowie, jaka tam była historia z tym, jak on się nazywał, Zmrocz po polsku, a po angielsku nie wiem, czy... Aha, to był Zmrocz cały czas. Tam chyba były dwa tłumaczenia tej serii i w pierwszym tłumaczeniu było po angielsku Darkling, czy jakoś tak, a tutaj jednak ten Zmrocz. No nieważne, ale pozostając w temacie Leigh Bardugo, to zaczęłam nową jej serię, a raczej dylogię. Mam nadzieję, że to jest dylogia. W każdym razie dwa tomy są dostępne, czyli Dziewiąty dom. I bawiłam się tutaj dość dobrze przy okazji tego tomu. To jest trochę takie Dark Academia, ale też w sumie nie do końca. Trochę nie do końca rozumiem zamysł tej książki, ale podobało mi się, że bohaterowie są tacy bardzo niejednoznaczni. Główna bohaterka to nie jest taka typowa, wiecie, potulna owieczka, która okazuje się wybrańczynią, ale to jest dziewczyna, która ma za sobą pewną przeszłość i tak naprawdę nie wiadomo do końca, czy ona ma dobre serce, czy złe, ale no, stara się robić to, co może, ale okoliczności nie zawsze jej sprzyjają i tutaj ciekawy jest ten system w sumie. Tak jak teraz o tym myślę, to do końca nie wiem, czy ja go zrozumiałam. Tutaj dużą rolę grają te bractwa uniwersyteckie i też im więcej masz pieniędzy, tym więcej masz oczywiście władzy, również nad tymi duchami, czy też duszami, które tutaj nawiedzają świat materialny. Całkiem ciekawa była to seria i na pewno lepsza niż Cień i Kość. Tutaj kolejna w sumie dylogia, plus tutaj był taki dodatek w postaci opowiadań. Kolejna seria, której nie wiem, czy mi się chce kończyć. Czytałam pierwszy tom Alicji, tej nowej, mrocznej, horrorowej autorstwa Christiny Henry. Mam na półce Czerwoną Królową, której nie czytałam, plus czytałam ten tom opowiadań Lustro. No i w sumie to nie jestem zachwycona tą serią, bo okej, ma ona coś w sobie dla fanów Alicji w Krainie Czarów, dla fanów horroru może się tutaj coś znajdzie ciekawego, ale nie podobała mi się za bardzo konstrukcja tej książki, sposób snucia tej historii i też mrok. Może za dużo tutaj tego było, za dużo było tej przemocy seksualnej w tym wszystkim. Autorka tutaj za mocno tym wszystkim epatowała, by moim zdaniem zakryć jakieś braki warsztatowe i braki na pomysły fabularne, bo cała fabuła miała taką konstrukcję gry komputerowej, jak dla mnie, od zadania do zadania, a pomiędzy za bardzo nie było pomysłu na to, jak tutaj wypełnić tę przestrzeń. Także nie wiem, czy to będę kontynuować. Dalej leży też u mnie pierwszy tom Mroczniejszego odcienia magii w Iszłap, z którą to serią się nie polubiłam za bardzo, ale myślę, że mogłabym dać tutaj drugą szansę. Uwielbiam dawać drugie i trzecie szanse książkom, więc może wrócę do tej serii. Musiałabym właśnie sobie ten pierwszy tom odświeżyć. To jest świat, w którym są cztery Londyny i każdy ma jakieś tam inne właściwości. Jeden jest magiczny, drugi jest jakiś martwy, trzeci jest normalny, taki jak nasz mniej więcej i czwarty też coś tam z nim jest. No i nasz główny tutaj bohater, z tego co pamiętam, on potrafi chodzić po tych różnych Londynach i on jakoś szmugluje magiczne rzeczy po tych Londynach. Jest też jakaś dziewczyna, która też jest jakąś złodziejką. I potem te ich losy się jakoś tam połączyły, splątały. Do końca nie pamiętam. Ja tę serię czytałam, znaczy tę książkę, oj, dawno temu. I tak jak mówię, nie zrobiła na mnie może jakiegoś super wrażenia, ale nie wiem sama, czy jestem gotowa zerwać z tą serią. To nie jest tak jak w przypadku Alicji, że zupełnie nie chcę tego czytać, a raczej może. To jest takie 50-50. Lisa C i Dziewczęta z Szanghaju, dylogia, drugi tom, czyli Marzenia Joy, czeka. I nie może się doczekać. To jest
powieść też taka historyczna, bardzo dobra swoją drogą, lubię w ogóle Lises i jej książki. To jest o migrantach z Szanghaju właśnie do Stanów Zjednoczonych, ale droga tych dziewcząt z Szanghaju, tych sióstr jest naprawdę trudna i traumatyczna. I też to, co się dzieje w Stanach, ta też taka paranoja a propos komunizmu, no bardzo ciekawe to było i sporo się dowiedziałam z takiej w sumie obyczajowej książki o takich różnych smaczkach, o których no nie dowiadujemy się typowo gdzieś tam zewsząd, z książek od historii i tak dalej. Bardzo ciekawa książka. No i na pewno kiedyś wrócę do tej serii. Również nie udało mi się ruszyć z The Call. Seria młodzieżowa dwutomówka, podobno ten drugi tom jest dużo gorszy. To jest seria podobna dość do świata ze Strażników Cytadeli, czyli Księga Axlin. To jest świat, w którym chyba jak się ma naście lat, to trafia się na tam ileś minut do takiego świata. Sorry, tu są remonty dookoła i buduje się coś obok, więc jeśli słychać coś, to Was bardzo przepraszam, ale no nic na to nie poradzę. To jest świat, w którym właśnie te dzieci są porywane na kilka minut do tego świata Sithów? Nie pamiętam, jak oni się nazywali. Bardzo mi się ta książka podobała w ogóle. No i te dzieciaki rzadko przeżywają to spotkanie, bo jeśli złapią ich ci kosmici, to no, robią z nimi straszne rzeczy. Mało które dzieci wracają w całości z tego spotkania. Są specjalne szkoły, w których się uczą, by zwiększyć szanse na przetrwanie. No i nasza główna bohaterka, która przeżyła polio i ma trudności z chodzeniem, no jest pewnego rodzaju osobą niepełnosprawną. To jest jej historia, tak jakby, i jej opowieść. Bardzo ciekawa książka, bardzo ją lubię. Chętnie bym ją przeczytała jeszcze raz. Może do niej kiedyś wrócę, aczkolwiek kurczę, ja tutaj tak opowiadam, jak to bym robiła re-readę, a tak naprawdę tych książek jest tyle, że ciężko jest do tego wszystkiego wracać znowu, a wciąż są wydawane nowe książki i nowe propozycje. Jeszcze z tych starych książek czytanych 100 lat temu to Park Jurajski i też nie sięgnęłam po drugi tom, czyli Zaginiony Świat. Już go miałam w rękach i chciałam go czytać podczas tego Zielonego Tygodnia, ale nie udało mi się. I fajnie by było zakończyć, bo byłaby to dylogia o dinozaurach. Klasyk science fiction, na pewno kojarzycie. Jeśli nie książkę, to na pewno film. Teraz będzie więcej książek, teraz będzie sporo nowo rozpoczętych serii, więc zaczynamy z Niedźwiedziem i Słowikiem. Tutaj pokazuję drugi tom, ale przeczytałam na razie tylko pierwszy. Christine Arden, bardzo mi się ten pierwszy tom podobał. To jest taka historia z wierzeniami wschodnimi, tutaj na Rusi to się wszystko dzieje. Takie czasy średniowieczno-renesansowe, raczej średniowieczne bym powiedziała. Bardzo ciekawa książka, która wplata w sobie właśnie różne takie wschodnie wierzenia i takie słowiańskie, i takie, no, baśniowe można powiedzieć. To jest jedna z nielicznych serii, czyli ogólnie nielicznych książek, które mają w sobie te baśnie i które mi się jednocześnie podobała. Całkiem ciekawy koncept i będę kontynuować. Ojej, Pusia! Ty musisz zawsze atencję po prostu zbierać, tak? Nie ma kanapy nawet, ale Pusia musi się zaprezentować. Dobrze, lecimy dalej. Legendy i Late to jest w zasadzie jednotomówka, ale jest jeszcze prequel, czyli Księgarnie i Kościopył. Szczerze mówiąc, mnie te Legendy i Late jakoś bardzo mocno nie wciągnęły, ale może sięgnę sobie kiedyś na przykład w audio po ten prequel, bo czemu nie? I będzie też to takie dopełnienie serii o... To jest o orczycy, czy też ogrzycy, orczycy chyba, która była dawniej właśnie taką, no nie wiem, wojowniczką i zabijała na zlecenie różne tam stwory, potwory, ale postanawia przejść na emeryturę, chociaż no nie jest stara, no ale postanawia iść na emeryturę i po prostu zająć się tym, co lubi, a chciałaby otworzyć kawiarnię i otwiera tą kawiarnię. Książka ma zdecydowanie swoje plusy. Na pewno otworzenie tej kawiarni od zera było satysfakcjonujące do czytania. Natomiast wydaje mi się, że ten prequel nie będzie aż tak interesujący, bo no nie interesuje mnie to, jak ona wojowała z tymi potworami, więc nie wiem, jak to będzie z tą serią. Dalej mam też do zakończenia Divine Rivals, czyli Pojedynek Bogów Rebeki Rus. No i co mam powiedzieć? Podobała mi się ta książka. To jest dylogia znowu, więc łatwo będzie ją skończyć. Powieść osadzona w czasach I wojny światowej, ale w świecie, w którym ta wojna nie przebiega między państwami po prostu, tylko pomiędzy bogami,
a ludzie mają walczyć w imieniu tych bogów. I na tle tego taki romans, całkiem moim zdaniem zgrabny. Dobrze mi się to czytało, bardzo się dobrze bawiłam, podobał mi się klimat tej książki. Kojarzył mi się z Testamentem Młodości. Jeśli nie kojarzycie tego filmu, to bardzo Wam serdecznie polecam, bardzo, bardzo mi się podobał ten film. Będę kontynuować na pewno, to jest jedna z tych książek, które z pewnością doczekają się czytania. Kolejna dylogia to Porzucona córka Donatelli di Pietrantonio. Tutaj ten drugi tom, słyszałam, że jest gorszy, więc nie ciągnie mnie do niego. A sama ta książka była dobra, była okej, ale bardzo blisko jest, ona jakoś tak fabularnie leży obok Genialnej przyjaciółki, więc z jednej strony dobrze, no bo powinno mi się to podobać, ale z drugiej nie lubimy do końca odgrzewanych kotletów. Więc mi się ta książka podobała, ale no nie było to do końca to, czego bym chciała, to znaczy no, było to po prostu trochę zgapione i im więcej czasu mija, to tym ostrzej jakby oceniam tę książkę, ale będę kontynuować. Rozpoczęłam też Brandona Sandersona i świat tutaj z mgły zrodzonego, nie wiem jak ta seria się nazywa. Generalnie chciałabym przeczytać te wszystkie książki, bo intrygują mnie światy, w sensie intrygują mnie książki i serie, które mają aż takie swoje oddzielne uniwersa i to jest właśnie jedna z nich. Tylko że znowu, ja tę książkę przeczytałam sobie i już w sumie trochę nie za wiele pamiętam, a nie chcę się do niej wracać, bo trochę ciężka ta książka była tak do przejścia. Kurczę, no są takie książki, które tak zapadają w pamięć, a są takie, w których no niby się dużo dzieje, ale jednak gdzieś tam nie trafiają do serca i chyba to jest ta jedna z tych, które być może po zakończeniu mi się podobały, ale po czasie nie pamiętam z niej aż tyle, ile bym chciała. Tutaj magia kryje się w metalach, z tego co pamiętam, i też bardzo jest taki podział społeczny, bo mamy tych takich niewolników ska i mamy te warstwy uprzywilejowane, które wykorzystują bardzo mocno tych ska, no i mamy tutaj taką jakby rebelię, trochę takie powstanie, można powiedzieć. Generalnie ciekawy pomysł i generalnie nie była to zła seria, ale tak jak mówię, chciałabym więcej z niej pamiętać. Kolejna seria, którą rozpoczęłam w tym roku, to Wybrańcy Christine Cashore i ta seria mnie nie przekonała do siebie i nie jestem pewna, czy się jej nie pozbędę po prostu z półek. Mam jeszcze drugi tom, czyli Iskra, ale szczerze, to jest taka średniowieczno-baśniowa znowu seria, jakich wiele, o dziewczynie, która ma moc właśnie zabójczyni, poznaje chłopaka podczas jednej tam wyprawy, podczas jednego tam zadania, które ma do wykonania, no i później oni razem wyruszają na misję, żeby coś tam zrobić i uratować królestwo, czy też w ogóle całe to uniwersum, tu jest właśnie 7 królestw, bo to jest seria 7 królestw, szczerze. Nie wiem, czy za rok, jak się spotkamy przy okazji tego typu kolejnego filmu, czy nie, po prostu nie zamilknę o tej serii, bo być może się jej pozbędę. Nie wiem, czy mi się będzie chciało to kontynuować. Nie wiem, czy jest sens, bo pierwszy tom naprawdę mnie mocno zawiódł. Rozpoczęłam też kolejną serię, bardzo głośną, czyli Fourth Wing, czwarte skrzydło. To nie była dobra książka, ale bawiłam się dobrze w sumie i bardzo mnie cieszyło to, jak tej książki częściowo czytałam, pamiętam, częściowo słuchałam i to było też na równi z moją przyjaciółką, to czytałyśmy i sobie wysyłałyśmy swoje jakby przemyślenia i jakby często punktowałyśmy, co w tej książce jest nie tak, co jest nielogiczne, co jest niedociągnięciem i to było super. No i ten drugi tom też zakupiłam, Iron Flame, tak złamałam się, no i myślę, że będę to kontynuować, więc czemu nie? To jest też dość sztampowa opowieść o szkole jeźdźców smoków, nasza główna bohaterka, delikatna i chorowita. Mamy też z drugiej strony bad boya Zaydena, który jest, wiecie, duży, umięśniony i tak dalej, wątki romantyczno-erotyczne bardziej. No a sama historia, czy ona się obroni, nie jestem pewna, ale będę kontynuować. Czemu nie? To jest jedna z tych serii, po których nie spodziewam się zbyt wiele, więc raczej się już nie zawiodę. Rozpoczęłam też serię Devabad, Miasto Mosiądzu. Tutaj, szczerze mówiąc, bawiłam się dobrze, ale trochę się nudziłam poniekąd. To jest na pewno ciekawy świat, ciekawy koncept, świat ten Bliskiego Wschodu, wzorowany na wierzeniach arabskich, więc to na pewno ciekawe, tutaj dżiny,
to miasto Mosiądzu, nasza główna bohaterka i jej takie niejasne trochę pochodzenie. To jest seria z dużą ilością różnych takich politycznych zagrywek, intryg. Dużo tu jest też tych, z tego co pamiętam, rodów różnych, które się nawzajem zwalczają, różnych zależności między tymi rodami. No i szczerze mówiąc, nie wiem, czy też tak macie, ale znowu to jest jedna z tych książek, które mi się zatarły w pamięci, a to jest chyba jedna z tych, które trzeba dobrze pamiętać, by sięgnąć po kolejne tomy. I od tej pory postanawiam, że jak zaczynam jakąś serię, to staram się ją kończyć szybko, bo zapominam. I jestem zła teraz, jak sobie o tym myślę, bo to Miasto Mosiądzu, no może nie było wybitne, ale się dobrze zapowiadało. Na pewno no, ciekawy tutaj pomysł, koncept na to wszystko. I myślę, że następne tomy mogłyby być nawet lepsze, ale ponieważ po niej nie sięgnęłam, to boję się, że no nie wiem, że jakoś nie dostanę całego tego doświadczenia przez to, że już nie pamiętam pierwszego tomu, a nie wiem, czy mi się chce to znowu rozpoczynać po raz kolejny. No, zła jestem. Okrutny książę, pokazywałam go rok temu, nie ruszyłam z tą serią. Pierwszy tom za mną, dalej nic nie ruszone niestety. To jest Świat elfów, nasza główna bohaterka, która jest, chyba jest po prostu człowiekiem, ale w pewien sposób jest powiązana z tymi elfami, trafia do tego świata i musi walczyć o przeżycie. Generalnie podobała mi się bardzo ta książka i to jest właśnie w przeciwieństwie do Deva Badu, taka książka, którą kojarzę na tyle, że nie czuję, bym musiała ją czytać jeszcze raz, gdyż nie była ona aż tak skomplikowana, bym musiała ją czytać znowu, żeby wrócić do tego świata, więc myślę, że bez problemu tutaj sobie wrócę do tego świata kiedyś, bo to była naprawdę spoko książka i spoko propozycja. Co my tu mamy? Jeszcze dalej stosy się piętrzą, ale spokojnie zmierzamy już do końca. Historia pszczół i kwartet klimatyczny. Dalej jestem na drugim tomie, to znaczy Błękicie. Dalej czeka na mnie ostatni i ostatnio wyszedł ostatni już tom. Boże, trzy razy słowo ostatni. Czeka na mnie trzeci i czwarty tom tej serii, bo ten czwarty niedawno wyszedł. Trzeci to ostatni o koniach Przewalskiego i czwarty tom jest o banku nasion i też bardzo mnie zaciekawił opis tej książki, więc będę kontynuować i to jest na szczęście taka seria, która niby jest ze sobą połączona w jakiś sposób, bo łączy jakby temat ekologii i tak dalej, tych problemów klimatycznych, ale są to oddzielne historie, więc można sobie do nich wracać ze spokojem po kilku latach nawet. Także nie ruszyłam od zeszłego roku, przykro mi bardzo. Teraz będzie sporo książek, które czytałam niedawno i o których Wam niedawno opowiadałam, ale w tym miesiącu rozpoczęłam 4 serie. Zastrzelcie mnie. Natomiast, no cóż, do tego przejdziemy za chwilę, a teraz jeszcze pokażę Wam na szybko Czerwony Świt, który pokazywałam w jednym z ostatnich filmów, że mnie bardzo zawiódł. To jest świat, który miał być jak Igrzyska Śmierci, ale nie był. Dla mnie bardzo miałki bohater, bardzo nudna fabuła, pomysł był super, w świecie podzielonym na kasty, czerwoni, czyli ci, co wydobywają z głębi Marsa jakieś tam ważne pierwiastki, ważne złoża, natomiast są oszukiwani, że robią to dla dobra świata, dla dobra ludzkości, by można było skolonizować tego Marsa, ale nie wiedzą, że tak naprawdę te uprzywilejowane warstwy już sobie żyją bardzo dobrze na powierzchni właśnie Marsa. No i nasz główny bohater ma pewną misję i chce jakby rozwalić ten system od środka. Jakby no, ta książka miała pewne swoje elementy, ale bardzo wkurzał mnie tutaj język niestety. Bardzo wkurzał mnie też taka brutalność tej książki, ale taka zwierzęca jakby brutalność i nie do końca mi się to spinało w jedną całość, że ludzie są aż tak brutalni, mimo że są trochę inaczej jakby wychowani. Nie wiem, czy ja mówię teraz z sensem, ale po prostu ta książka mi nie odpowiadała. Podobno drugi tom jest lepszy. Ten był naprawdę nudny moim zdaniem, bo wszystko dobrze wychodziło naszemu głównemu bohaterowi i obiecywane mi było trochę coś innego w opisie, niż dostałam finalnie w tej książce, więc się zawiodłam, ale no nie wiem, może sięgnę po drugi tom kiedyś. Nie wiem naprawdę, co mam zrobić. Nagle trup Marty Kisiel doczekał się drugiego tomu, czyli w tym Denat i mam go w Tybiarze na ten rok, więc prawdopodobnie sięgnę
i będę na bieżąco też z tą serią. Nie wiem, czy ona będzie jeszcze dalej kontynuowana, czy to tylko dylogia. Kryminał komediowy w wydawnictwie. Nie wiem, czy... To nie jest seria na pewno dla każdego, ale ponieważ lubię Martę Kisiel, to myślę, że łyknę jak młody pelikan. Nie będzie problemu. Więcej myślę, że nie ma co tutaj zbyt wiele opowiadać. Zaraz mi tutaj ta wielka wieża spadnie. No i też ostatnio mówiłam o Cinder, o Sadze Księżycowej. To nie jest najnowsza seria, ale jest teraz wznawiana, więc jednocześnie rozpoczęłam serię i mam przed sobą ileś tych tomów, ale z drugiej strony też jestem w sumie na bieżąco z tymi nowymi wydaniami. To jest retelling Kopciuszka w świecie, w którym są roboty, cyborgi, taki futurystyczny świat. Bardzo mi się podobała ta książka, bardzo miłe zaskoczenie, bardzo przyjazna młodzieżówka i tyle właściwie na ten temat. Zaraz mnie te książki przygniotą. Franek i Finka Anety Jadowskiej, tej serii też nie ruszyłam od poprzedniego filmu, pierwszy tom za mną. To jest seria dziecięca, więc siłą rzeczy nie do końca mnie aż tak porusza i wciąga jak inne książki Jadowskiej. Bardzo lubię pomysły Jadowskiej, bardzo lubię jej język, ale siłą rzeczy no to jest taka seria dość no po prostu dziecięca, żeby nie powiedzieć infantylna, no jest dość prosta. Bawiłam się dobrze przy niej i mam dwa kolejne tomy, bo uwielbiam po prostu Anetę Jadowską, ale nie ciągnie mnie do niej za bardzo. I mam jeszcze Przygody małego duchołapa do nadrobienia i ten zbiór czterech opowiadań, ten najnowszy, cztery żywioły magii, tak. Także jeszcze Harda Horda i wtedy będę na bieżąco z Jadowską. Także trochę tego czytania nawet jeszcze jest, no ale nie zmienia to faktu, że Franek i Finka i Cyrk Martwych Makabresek to jest pierwszy tom i tylko ten tom z trylogii udało mi się przeczytać na razie. Także zostawmy tę serię. Żniwiarz to jest seria, którą mam rozpoczętą od miliona lat i został mi ostatni tom, ale kiepsko, bo nie pamiętam już do końca, o czym to jest, bo czytałam to dawno i nawet właśnie mój mąż zaczął czytać tę serię, żeby mi potem opowiedzieć, o czym to jest, ale on też w sumie po drodze odpadł i to też już było tak z rok temu, więc też już pewnie nie pamięta za dużo z tej serii, więc nie wiem, to jest świat oparty na wierzeniach słowiańskich, to znaczy zwykły nasz świat, ale są potwory z wierzeń słowiańskich i ci żniwiarze z nimi walczą, by społeczeństwo po prostu żyło sobie spokojnie i bezpiecznie, natomiast sprawy się komplikują, tutaj już taka wręcz apokalipsa w pewnym momencie wchodzi w grę i ten ostatni tom mi został. Fajnie by było zakończyć serię, bo dosłownie brakuje mi jednej książki do przeczytania, ale zostawmy już ten temat. No i teraz też znowu będą same takie świeżynki. Problem trzech ciał też ostatnio pokazywałam znowu. Nowa seria rozpoczęta w czerwcu bodajże, albo w maju, chyba w maju. Bardzo dobra seria science fiction, które mnie wzięło z zaskoczenia. Świat, w którym popełniają samobójstwa naukowcy, o co w tym wszystkim chodzi, pierwszy kontakt z kosmitami, gra komputerowa, za którą też kryje się coś głębszego, coś większego. No i bardzo mi się to podobało, boję się znowu, że zapomnę. Muszę szybko sięgnąć po kolejny tom. Znowu seria młodzieżowa, bardziej dziecięca w sumie. Scylla to jest też dylogia, więc mogłabym mieć zakończoną serię, ale w sumie nie kupiłam jeszcze tego drugiego tomu, więc na mnie tak aż nie patrzy. No i siłą rzeczy przez to, że to jest seria dla dzieci, to właśnie nie do końca taka jestem nią zainteresowana, bo aż tak mnie to nie wciągnęło wszystko. Jeśli słyszycie jakieś dudnienie, to ja mam tutaj telefon i na puszystym klubie książki właśnie na naszym czasie na Instagramie. Zastanawiam się, co czytać w przyszłym miesiącu. Jeśli chcecie dołączyć do klubu książki, to zapraszam Was na mój Instagram i do wiadomości prywatnej. Przyjmę Was do czatu i tam czytamy coś czasami albo dzielimy się jakimiś nowinkami książkowymi. A generalnie co miesiąc dwie książki wybieramy wspólnie i staram się je czytać z lepszym lub z gorszym skutkiem, ale zawsze coś tam książkowego się kręci na boku, więc fajnie. A wracając do Scylli, no to dla dzieci klimat zimowy, świat, w którym zorza polarna jest w niebezpieczeństwie i główny bohater, 11-latek czy 10-latek Ari, który, albo 12-latek, nie pamiętam, ale jakiś tam chłopaczek, który wyrusza w podróż, by sprawdzić, o co chodzi i by uratować świat przed zagładą, bo coś złego się dzieje w tym świecie. Jedziemy dalej, trochę przyspieszam. No i mamy tutaj dalej serię Podzielonych. Ten pierwszy tom czytałam jeszcze w tym starym wydaniu, ale mam zamiar zrobić reread
i jestem już na 99% pewna. Zajrzyjcie do karty społeczności na moim kanale. To jest książka sierpniowa, którą w sierpniu czytamy. Ja sobie chętnie zrobię reread, żeby właśnie wrócić do tej serii, która jest teraz na bieżąco wznawiana. Drugi tom mam już też na półce, więc chętnie będę wracać. Świat dystopijny Nila Schustermana, w którym po wielkiej wojnie o życie wymyślono, że dzieci od 13 do 18 roku życia rodzice mogą oddać na organy, na podzielenie, więc no jest to taki zgniły kompromis, bo mówi się, że dzieci dalej żyją, bo ich części ciała żyją w innych ludziach po prostu, że nie zostały zabite, ale jednocześnie rodzice się ich pozbywają. I to jest opowieść o kilku tam właśnie nastolatkach, którym grozi to podzielenie, a którzy jakoś tam unikają tego podzielenia. Ja do końca właśnie nie pamiętam, o czym to jest, ale chętnie wrócę, bo mi się ta książka podobała kiedyś. Zobaczymy, jak konfrontacja po 10 bodajże latach i zobaczymy, jak to wypadnie. I zachęcam Was również do wspólnego czytania, bo nic tak nie motywuje jak wspólne czytanie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dalej, w tym miesiącu zaczęłam Czarne Słońce Rebeki Roanhorse, książka z mojego TBR-u rocznego. I ta książka była bardzo dobra i bardzo mnie zaskoczyła pozytywnie. Nie spodziewałam się, bo ja o tej książce widziałam, że mignęła chyba w dwóch miejscach, nie wiem, chyba na Zakksiążkowanych i Krysia z kanału O Książkach też to czytała. A czy ktoś jeszcze to czytał? Nie sądzę. Więc ja dołączam do tego grona i powiem Wam, że to jest naprawdę dobra książka, wzorowana na wierzeniach rdzennych ludów Ameryki, Majów, Inków i tak dalej. I powiem Wam, że ja jakby tego nie ogarnęłam, dopiero w posłowie się dowiedziałam, że to jest wzorowane na tych wierzeniach, no bo też się tak nie znam na nich, ale bardzo ciekawy był to koncept i przez to, że to są takie mało znane wierzenia, to ta książka dlatego jest moim zdaniem oryginalna, przynajmniej dla nas, dla Polaków, którzy, no większość z nas jednak kojarzy inne te mitologie, grecka, rzymska, polska, słowiańska, znaczy, a już te amerykańskie to tak nie bardzo, mam wrażenie, mało tego typu treści do nas trafia. No i to jest świat, w którym dużo się dzieje. Mamy trzy punkty widzenia, w pewnym momencie nawet więcej. Pierwszy punkt widzenia to jest Serapio i ta książka się w ogóle rozpoczyna bardzo makabrycznie, ponieważ matka Serapia okalecza tego syna. To jest bardzo brutalny opis tego, co tu się dzieje. Taki krwawy rytuał, który ma na celu zrobić z tego Serapia naczynie dla Boga. Trochę Boga, trochę naczynie dla Boga. Bardzo, bardzo odjechany jest to koncept. No i później śledzimy losy tego Serapia później po latach. Jednocześnie to jest moment, kiedy ma dojść do takiego zaćmienia, które jest sprzężone z czymś tam, jakoś tam astrologicznie. Jest to bardzo magiczny czas, to jest chyba konwergencja, tak oni to tu nazywają. Że tak, wiecie, na astrologii, astronomii nie znam. Natomiast śledzimy tutaj dalej losy takiej dziewczyny, żeglarki, która no też jest niezłym ziółkiem. I trzeci punkt widzenia to kapłanka, która pochodzi z nizin społecznych i w tej polityce takiej dworskiej, kapłańskiej musi się odnajdywać. I te wszystkie historie się ze sobą splatają, łączą w pewnym momencie w bardzo ciekawy sposób. I to jest taka nieoczywista książka moim zdaniem i będę czytać kolejny tom, nie mogę się doczekać. Niedawno też wyszedł, więc myślę, że będę kontynuować i będę czekać na dalsze części, na dalsze tomy tej serii. Zaczęłam Napar z magii i trucizny w ramach azjatyckiego miesiąca. Nie byłam zachwycona tą książką, ale ponieważ jestem klaunem, to dorwałam na Vinted drugi tom w przystępnej cenie. Więc już zakończę tę dylogię. Skoro jest to dylogia, to łatwo będzie to skończyć. No, nie byłam zachwycona. Świat polegający na... magia polegająca na parzeniu herbaty. Główna bohaterka udaje się do stolicy, by wziąć udział w konkursie, by uratować swoją umierającą siostrę. Tak w dużym, telegraficznym skrócie, bo już mi gardło wysiada od gadania. Także będę kontynuować, no co, ale nie spodziewam się kokosów po tej serii. No i tak samo mam rozpoczęte Cień Kitsune i tej serii być może nie będę kontynuować. Spotkamy się za rok i zobaczymy, czy się pozbyłam tej książki, czy nie. Drugi tom ponoć jest ciut lepszy, a przynajmniej audiobook jest lepszy, bo w tym pierwszym lektorka była nieznośna i była naprawdę tak rozentuzjazmowana, czy wręcz, nie wiem, egzaltowana, że nie dało się tego słuchać. Opowieść o dziewczynie, która jest pół lisiczką, jest takim trochę pół duchem właśnie lisim i przez to ma pewnego rodzaju magiczną moc. No ale
tu jest też taki świat, w którym no, jest taki zwój magiczny, który trzeba tam chronić i ona wraz z takim samurajem, nie samurajem, którego miecz jest opętany przez demona, no tam mają drogę do przejścia. To jest generalnie taka powieść fantasy wzorowana na Azji, powieść drogi. Nie do końca lubię takie konstrukcje w książkach, polegające na przejściu z punktu do punktu i tego, że właśnie już mówiłam w tym filmie przy okazji którejś innej książki. Pomiędzy punktem a punktem, w którym jest jakaś wow akcja, nie dzieje się nic. Oni po prostu idą i ze sobą gadają. To jest nudne i irytująca była lektorka właśnie, więc nie wiem, czy ja to będę kontynuować w ogóle. Ale pokazuję, bo jest to rozpoczęta seria, jakby nie było. I teraz co my tu jeszcze mamy? Chyba już ostatnia książka, którą rozpoczęłam, czyli seria, którą rozpoczęłam, Save Me, Maxton Hall, pierwszy tom, Mona Kasten, niemiecka autorka, powieść młodzieżowa, powieść obyczajowa młodzieżowa, więc coś, po co w sumie dość rzadko sięgam, ale tutaj się pozytywnie zaskoczyłam. Bardzo porządnie napisana obyczajówka, taka, która by mnie zachwyciła, gdybym była no, z 10-15 lat młodsza. O dziewczynie znowu z takiego biedniejszego domu, albo raczej może z normalnego domu po prostu, która dzięki wynikom w nauce dostaje się do prestiżowego, bogatego, elitarnego liceum na stypendium. Tam króluje bogactwo i lans, bans i tak dalej. Stara się być niewidzialna, byle tylko przejść przez tą szkołę i dojść do Oxfordu, dostać się do Oxfordu, na Oxford. No ale w pewnym momencie jest zmuszona współpracować z takim, wiecie, bad boyem, jakby prowodyrem grupy najbardziej popularnych i najbogatszych dzieciaków w tej szkole. No i możemy się domyślić mniej więcej, co tutaj się wydarzy, ale moim zdaniem ta książka jest bardzo sympatycznie napisana, bardzo ciekawi są ci bohaterowie, to znaczy są dość sztampowi, ale jednocześnie mają coś w sobie, więc no, ta seria dała mi masę rozrywki, takiego spokoju, takiego zanurzenia się prostej w gruncie rzeczy historii, która mnie po prostu rozerwała. I tyle. Także będę z chęcią kontynuować, mam już dalsze tomy i nie mogę się doczekać, kiedy będę czytać dalej. Patrzę jeszcze do laptopa, czy o czymś zapomniałam. Na pewno mam rozpoczętą jeszcze serię kryminalną o karkonoszach Sławka Gortycha, czyli tę serię o schroniskach. Jestem na drugim tomie i trzeci wyszedł niedawno, więc ten trzeci tutaj Wam wyświetla w ogóle okładkę pierwszego tomu. Ten trzeci bym chętnie też przeczytała, żeby już tą całość zamknąć. Ja tych książek nie mam, ale słucham je w audiobookach. Nie wiem, może kupię kiedyś, ale też w sumie nie są mi one jakoś potrzebne do szczęścia. To jest seria, to są takie kryminały historyczne, ale też trochę toczy się to wszystko w teraźniejszości. Po prostu zagadka z przeszłości ma swoje konsekwencje trochę teraz i Sławek Gortych sięga do historii karkonoszy, ale też do historii właśnie wojennych, związanych z jakimiś tam niemieckimi skarbami, niemieckimi sprawkami. Kurczę, kończąc o tym Sławku, zaczynając inny wątek, bo tak urwałam, mam tutaj napisane jeszcze na mojej liście serię Students, którą czytałam w ramach wyzwania Lubimy Czytać w tym roku. Pierwszy tom, czyli Clone, był to bardzo zły tom, była to zła książka, ale koniec końców dobrze się bawiłam, więc nie wiem, czy będę to dalej kontynuować w audiobookach. To jest powieść odpadowa, więc nie ma tutaj za bardzo o czym gadać, nie ma co polecać, ale no, koniec końców, mimo że to było złe, toksyczne i tak naprawdę o niczym, jakoś tam się nawet bawiłam. I no, czasami są książki aż tak głupie, że aż się dobrze człowiek bawi i ma fajną rozrywkę. Trochę case czwartego skrzydła, aczkolwiek tutaj było o wiele gorzej, o wiele, o wiele. No i ten sam temat, Rodzina Monet. Ja tej serii za bardzo w sumie nie chcę kontynuować, ale jakoś tak wychodzi, że kontynuuję i już nie wiem, czy jestem na trzecim tomie, czy na którym. Bardzo słaba jest ta seria, bardzo nudna też. Rozumiem, czemu może się podobać młodzieży, albo czemu się podobała, bo już ten hype minął zdecydowanie, ale ja raczej nie za bardzo. No i teraz na szybko, szybko jeszcze chciałabym pokazać trzy serie, które od poprzedniego filmiku jakimś cudem udało mi się skończyć. Pokazywałam w poprzednim filmiku Małe Licho Marty Kisiel i tutaj jestem na bieżąco, skończyłam całą serię. Zostały mi te takie dodatkowe tomy o Bazylu i Lichu. To jest chyba po prostu Bazyli i Licho, jakiś taki dodatkowy tom, ale nie sięgnęłam po niego. Ale uważam, że całą serię o Małym Lichu mam zakończoną, tak samo jak serię Dożywocie Marty Kisiel też. Wszystkie trzy tomy mam przeczytane. To są opowieści o romanie, pisarzu, który dziedziczy
w spadku dostaję lichotkę, czyli taki domek, w którym mieszkają dożywotnicy, czyli anioł, pani Dżwidmo, jakaś tam przedwieczna ośmiornica w piwnicy mieszkająca i gotująca bardzo dobrze. I później różne inne postacie tu się pojawiają. Bardzo miła, ciepła seria, urocza. Bardzo urocza, to jest dobre słowo, wydaje mi się. I bardzo ją lubię, dlatego pokochałam jakby Martę Kisiel w sumie jeszcze bardziej, bo już ją w sumie lubiłam po czytaniu serii tej wrocławskiej. No i jeszcze względem tej poprzedniej produkcji mojej, poprzedniego filmu, skończyłam też te Inheritance Games, czyli tą podstawową trylogię mam za sobą. Zostali mi bracia Hawthornowie, ale ja tego nie liczę jakby do tej trylogii, tylko jest to taki po prostu dodatek, który prawdopodobnie i tak przeczytam, ale moim zdaniem liczy się to jako zakończona seria. Bardzo lubię kryminały takie, czy też lekkie, bardzo takie thrillery dla młodzieży, bardziej taka obyczajówka z masą zagadek po prostu. Dziewczyna, która dziedziczy miliony po nieznajomym mężczyźnie i później wchodzi w takie różne rozgrywki między też rodziną, między obcymi, kto jest przyjacielem, kto nie, kto tu jest rodziną, a kto nie, jakie są powiązania między tymi wszystkimi ludźmi. Ja się bardzo dobrze bawiłam na tej serii. To jest znowu kolejna tego typu młodzieżowa seria, przy której po prostu człowiek się rozrywa i no, ja daję szansę zawsze takim książkom, dobrze się przy nich bawię. Dobrze, teraz chciałabym jeszcze tylko pokazać kilka dosłownie książek, z którymi to seriami jestem na bieżąco i na pewno tych serii, z którymi jestem na bieżąco, dałoby radę znaleźć więcej na półkach, ale to już by było takie wyszukiwanie na siłę, więc pokażę tylko te kilka. Nowa seria Anety Jadowskiej o garstkach z ust, nie garstkach, gracjach z ustki, pierwszy tom, to są kryminały znowu komediowe, dużo przyjaźni między kobietami, silnych kobiet, siła kobiet, girl power i kryminalne jakieś tam zagadki. Kobieta dziedziczy dom po swojej pracodawczyni, taką w zasadzie ruinę, no i tak rozpoczyna się ta historia. Też jest to ponoć relacje są wzorowane na relacjach Anety Jadowskiej z jej koleżankami pisarkami, bo też właśnie gracje są pisarkami. Dalej jestem na bieżąco z Nekrowetem, wszystkie trzy tomy są za mną. Fantasy, cozy fantasy, nie wiem czy tak to nazwać, toczące się w Polsce i główna bohaterka techniczka weterynarii, gabinet weterynaryjno-nekromantyczny, tutaj przypadki medyczne, leczenie magicznych stworzeń, tego typu świat. Lubię tę serię, ale nie należy ona chyba do takich moich top ulubionych, bo ma swoje wady i momentami mnie trochę nudzi już i zawodzi, ale generalnie będę dawać szansę dalej i kontynuować tę serię, bo jest też dobrą rozrywką mimo wszystko i to jest taka bardzo lekka seria. Czasami dotyka poważniejszych tematów, tak jak trzeci tom, ostatnio jak czytałam, problemy zdrowia psychicznego, ale są to raczej lekkie książki, więc można czytać, jeśli macie ochotę na coś lekkiego. Jestem na bieżąco z serią Pomoc domowa, dwa tomy za mną, trzeci chyba jeszcze nie wyszedł w Stanach po angielsku, ale jak wyjdzie, to na pewno będę czytać. To są kryminały. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył pierwszy tom w styczniu. I w sumie to tyle o dziewczynie, która ma przeszłość, o pracodawcach podejrzanych i co się z tego wszystkiego wykluje. Nie będę tutaj więcej opowiadać. Jestem też na bieżąco z polskimi wydaniami Belladonny, z tą serią romantazy. Drugi tom, czyli Foxglove, bardzo mnie zawiódł. To jest świat, który toczy się, nie wiem, w XVIII-XIX wieku, chyba w XIX. I to jest niby takie trochę gotyckie, ale jednocześnie nasza główna bohaterka tam widzi śmierć i wchodzi w relacje ze śmiercią. Tutaj też dużą rolę grają trucizny i nasza główna bohaterka w pierwszym tomie rozwiązuje zagadkę właśnie, co wydarzyło się, co zdarzyło się jej cioci, czemu ona umarła i dlaczego jej kuzynka jest też w sumie umierająca. Tutaj właśnie coś tam z tymi truciznami, ale kto jest winny, no to tego dowiecie się oczywiście czytając. To jest taki trochę kryminał, trochę romantazy, ale taki ten wątek romantyczny przynajmniej w pierwszym tomie był dość lekki. Drugi tom mnie zawiódł, drugi tom był o wiele nudniejszy. Znaczy ten pierwszy też jest dość spokojny. Tutaj nie ma żadnych fajerwerków. Ale ten drugi zdecydowanie mnie zawiódł, chociaż końcówka zachęca mnie niestety do sięgnięcia po kolejne, więc być może będę to kontynuować. Ale
jakby to, że ja mam taki charakter, który każe mi kontynuować mimo wszystko, to sprawia, że czasami sięgam po książki, które są po prostu nędzne, no na przykład właśnie ten drugi tom Belladonny i marnuję na nie czas, zamiast sięgnąć po coś lepszego. No ale wiecie, no ja już po prostu taka jestem, że trudno mi po prostu zerwać z tymi książkami i naprawdę musi być to coś bardzo, bardzo złego, bym przestała to czytać i bym się tego pozbyła i bym, nie wiem, zamknęła ten rozdział, mówiąc obrazowo, książkowo. Dziękuję Wam, że ze mną dzisiaj byliście. Wiem, że tutaj bardzo dużo książek pokazałam, bardzo długi był ten film też na pewno, ale dzięki, jeśli wytrwaliście do końca i dajcie znać, ile Wy macie rozpoczętych serii. Ja tutaj Wam wkleję, ile ja mam rozpoczętych serii, bo jest ich pewnie z 50. Dajcie znać, ile Wy macie rozpoczętych serii, czy kończycie rozpoczęte serie na bieżąco i jak to u Was wygląda, a może chcecie mi polecić właśnie jakąś nową serię, bym miała jeszcze więcej rozpoczętych. I też dajcie znać, jeśli macie ochotę, czy właśnie chcecie drugi film, w którym pokażę serię, które chciałabym rozpocząć, bo na przykład pierwsze tomy mam już na półkach, ale jeszcze nie zaczęłam. Dajcie znać. Tak, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa!